I wracamy do naszego studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na antenie telewizji Republika. Dzisiaj 1 marca, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To rozmowę o tym święcie rozpocznijmy od fragmentu wystąpienia prezesa IPN-u. Tegoroczne obchody, zbiegając się więc z jubileuszem narodzin Zrywu, w którym wzięły udział tysiące partyzantów i konspiratorów, walcząc przeciw sowieckiemu zniewoleniu. Oddajemy cześć bohaterom, którzy za niezłomność płacili więzieniem, torturami, śmiercią i skazaniem na zapomnienie. Pamięć o nich przetrwała, przechowywana w rodzinach, społecznościach lokalnych, a w ostatnich dekadach została przywrócona całemu narodowi. 73 lata temu, w dniu 1 marca 1951 roku, zostali zamordowani członkowie 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prezes podpułkownik Łukasz Ciepliński i 6 jego najbliższych współpracowników. Wolność i Niezawisłość była jedną z największych konspiracyjnych powojennych organizacji, która przeciwstawiała się narzuconemu przez Sowietów reżimowi komunistycznemu. Przez to więzienie przeszło wielu dzielnych ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn dążących różnymi drogami do niepodległej i suwerennej Polski. Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swoją pracę i działalność prowadźcie w duchu pełnego odzyskania niepodległości i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Ostatni rozkaz komendanta Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego-Niedźwiadka mówił wprost, że zwycięstwo Sowietów nie jest końcem wojny, nie jest zwycięstwem wolności nad niewolnictwem i nie jest zwycięstwem dobra nad złem. Dlatego walczyli synowie i córki ziemi polskiej, ci z miast i wiosek polskich, z nowym sowieckim okupantem po roku 1945. Walczyli ci, którzy byli żołnierzami podziemia Poakowskiego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Walczyli patriotyczni ludowcy i walczyli narodowcy, których nikt w wyniku zabiegu lobotomii na narodowej pamięci w XXI wieku nie wykreśli z polskiej pamięci narodowej i z nurtu niepodległościowego, bo bronili Polski w roku 1939, tworzyli konspiracyjne struktury i pisali w podziemnej konspiracyjnej prasie pełni świadomości, że wrogów Polski nie można dzielić na wroga numer jeden i wroga numer dwa. Nie ma różnicy, czy to Sowiet, czy Niemiec. Tak przemawiał Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, a teraz naszym gościem dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik IPN-u. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Kolejna rocznica święta pamięci żołnierzy wyklętych, Narodowy Dzień Pamięci, wprowadzony jeszcze w roku 2014. No, powiedziałem jeszcze, bo to jest tak, że zmieniały się różne rządy, święto trwało i pamięć się trwała. Te obchody w tym roku są nieco inne. Był wicepremier Kośniak-Kamysz, ale zabrakło głosu premiera polskiego, nie zabrakło głosu pana prezydenta. Jak pan doktor ocenia tegoroczne obchody? No przede wszystkim małe uzupełnienie, to święto po raz pierwszy obchodziliśmy ustanowione ustawą w roku 2011. To była okrągła rocznica zamordowania Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk. Przypomnę, 1 marca 1951 roku został zamordowany przez komunistów w więzieniu na Rakowieckiej wraz z towarzyszami broni. Rzeczywiście to święto jest dla nas wszystkich wyjątkowe. To święto jest wyjątkowym hołdem złożonym żołnierzom podziemia niepodległościowego, wszystkim tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni, nie wypełnili tego rozkazu likwidującego Armię Krajową tak do końca i postanowili
walczyć z komunistycznym zniewoleniem. Postanowili walczyć w nierównej walce, w nierównym boju z przeważającymi siłami władzy komunistycznej, Armii Czerwonej, NKWD, SMERSZ-u. Zaczynając jeszcze od roku 1944, bo przecież to podziemie zbrojne, chociażby na Lubelszczyźnie, funkcjonowało już w sytuacji okupacji sowieckiej, a nie niemieckiej, po wyparciu Niemców właśnie z tych ziem przez Sowietów. Profesor Krzysztof Szwagrzyk swego czasu, kilka lat temu, powiedział o żołnierzach niezłomnych, wyklętych, że to byli ostatni rycerze Rzeczpospolitej. I rzeczywiście chyba tak było. To byli wyjątkowi ludzie z krwi i kości, którzy podejmowali walkę, wiedząc, że skazana jest ona na porażkę w sensie militarnym, na możliwość utraty życia albo trafienia do więzienia na wiele lat, ale walczyli. Walczyli dlatego, że w sercach, w głowach mieli trzy najważniejsze słowa: Bóg, honor i ojczyzna. I tym trzem zasadom, niezależnie od proweniencji politycznej, społecznej, hołdowali, i to było ważne. Cieszy, że ten kult żołnierzy wyklętych, pamięć o żołnierzach wyklętych, ewoluując, rozwija się i doprowadziła do tego, że już dzisiaj w obecnej rzeczywistości wszyscy wiemy o podziemiu antykomunistycznym, ale musimy bardzo uważać, by ta pamięć nie została ponownie zatarta. Bo proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. A to ja jeszcze jeden cytat, bo zaczęliśmy od fragmentu wystąpienia prezesa IPN-u Karola Nawrockiego, ale dzisiaj też była konferencja prasowa, gdzie występował pan Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy, i powiedział tak: stanowisko polskiej Lewicy w sprawie żołnierzy wyklętych jest jasne. Wśród żołnierzy wyklętych była masa ludzi, którzy walczyli o bardzo ważne dla Polski wartości, którzy oddali życie za te wartości, za swoją wizję kraju, ludzi szanowanych przez nas, którzy są bohaterami naszego narodu, ale również żołnierzami wyklętymi byli nazywani, tak jak na przykład bury, mordercy, zbrodniarze, gwałciele i złodzieje. Koniec cytatu. I taka narracja coraz mocniej panuje w polskim rządzie. No przede wszystkim widzimy poprzez chociażby prekonsultacje Ministerstwa Edukacji, że żołnierze wyklęci mają być usunięci z programu nauczania w szkołach podstawowych czy w szkołach średnich. Więc patrzymy na to w ten sposób. W okresie sowieckiego zniewolenia, w okresie lat 44-56, byli to żołnierze niezłomni, bo walczyli z komunistyczną władzą. Później byli wyklęci, bo komunistyczna władza robiła wszystko, by o nich zapomnieć. Powrócili do społecznej, powszechnej pamięci ponownie jako niezłomni, dzięki czemu obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I o zgrozo, w tej chwili mają być żołnierzami wykreślonymi, ponieważ w programach nauczania ma ich nie być. Ma nie być Danuty Siedzikówny, ma nie być Witolda Pileckiego. Odnosząc się bezpośrednio do tego, co powiedział, tego cytatu, który przytoczył pan redaktor ze słów wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Oczywiście, że historia nigdy nie była, nie jest i nie będzie czarno-biała. Nie można oczywiście generalizować, mówiąc, że wszyscy żołnierze podziemia antykomunistycznego byli postaciami kryształowymi, ale nie można też przenosić pojedynczych przypadków, czy to zbrodni, czy osób, na generalną ocenę całego nurtu. O tym mówił dr Rafał Leszkiewicz, rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A państwo oglądają tyle. Informują o 12 osobach poszkodowanych, w tym kilku w stanie ciężkim, w stanie krytycznym. Nie ma jeszcze informacji o ofiarach śmiertelnych i oby tak pozostało. Natomiast Szczecin, centrum Szczecina jest zablokowane. Trwa akcja ratownicza, akcja służb, akcja straży, akcja służb medycznych, akcja policji. Także nie wiemy jeszcze, co było przyczyną, że kierowca samochodu osobowego wjechał w kolumnę pieszych.